królowy strzelców, to jeśli wygrać mają Włosi, to Ciro Immobile albo Mario Balotelli. Jeśli nie Włosi, bo oni strzelają jednak mało goli na przestrzeni całego mundialu, to być może Niemcy, którzy również dobrze mogą się zaprezentować, a jeśli chodzi o drużynę niemiecką, to Miro Klose. Kto jeszcze? Brazylia, która będzie pewnie strzelać dużo bramek, a wśród jej piłkarzy Neymar. Jeżeli chodzi o króla strzelców, mam trzech faworytów. Po pierwsze Neymar, bo według mnie w reprezentacji Brazylii nie ma typowego napastnika, a może jeszcze inaczej. Są napastnicy, ale nie tej klasy co Neymar. Neymar potrafi strzelić więcej bramek, tym bardziej, że jest to gwiazda, będzie chciał się pokazać, myślę, że będzie trochę egoistą i będzie sam chciał strzelać. Dzięki temu może tych bramek zdobyć całkiem sporo. Drugim faworytem jest według mnie Messi. Jako, że jest to najlepszy piłkarz świata, przez wielu tak nazywany, Argentyna ma bardzo łatwą grupę, a myślę, że jeżeli chodzi o zdobywanie bramek, to najwięcej bramek, wiadomo, będzie w fazie grupowej. I Argentyna z racji tego właśnie, że ma słabą grupę, będzie miała komu strzelać. I ostatni mój taki cichy faworyt to jest Karim Benzema, który w sezonie ligowym pokazał w Realu, że jest w bardzo dobrej formie. Poza tym Francja ma łatwą grupę, Szwajcaria, Ekwador, Honduras, więc będzie tam komu strzelać bramki. No a w fazie grupowej tych bramek, tak jak wspomniałem, padnie najwięcej. Myślę, że Francja tam rozstrzela przeciwników. Król strzelców. No, królowie strzelców na mundialu to też jest sprawa dziwna. Oczywiście poza umiejętnościami to też dużo zależy od szczęścia. Mieliśmy takich trochę przypadkowych króli strzelców już w czasie trwania Mistrzostw Świata. Dajmy takiego Olga Salenko albo Skilaciego. No to byli zawodnicy, którzy zdobywali dużo bramek na finałach, a później nic, zginęli, gdzieś się utopili. Ja powiem konsekwentnie. Jeżeli uważam Chorwację za czarnego konia, to również za jednym z głównych kandydatów do zdobycia korony króla strzelców. W 2014 roku będzie nikt inny, jak tylko Mandzukic. Jeśli chodzi o królów strzelców, to typuję takie nazwiska jak Cavani, Neymar, Messi, Dzeko oraz Van Persie.